63. Mężczyzna. 45. Kobieta. 69. Przepraszam, jakaś kolejka? Tam coś tu liczy. A do czego to? 30. Kolejka? Nie, nie. Chociaż w sumie... Co pan zapisuje? 60. Co to? Po co? 8. Mężczyzna. Jakieś badania? 50. A tak, 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 prywatnie dla siebie. Aha, ale... To moje notatki do analizy. Widzę, że pan tu już długo stoi, a ja właśnie po pomidory na bazarek, bo taniej. Bo taniej, ech. No tak, pani i ja, dwa bieguny, dwa pokolenia. Ojej, drobnym maczkiem, całe strony. Ile do pisania, jak to oczy psuje. Tak, trochę czasu mi to zawiera. Fakt, sporo pisania. Oj tak, stanął pan jak słup przy tej tablicy i wzroku pan nie odrywa ani na chwilę. Mężczyzna. A przystojny? Jakiś ciekawy? Wie pani, to już inna kategoria jakby, poza konkurencją. Aha, a co pan tu widzi? A tak, tak, wybaczy pani, może zasłaniam, właśnie świeże, oj, przepraszam. Nowe wywiesili. To pan nekrologii sobie spisuje? Tak, właśnie tak. Sprawdzam co jakiś czas, które roczniki schodzą. O, a po co to? Toż wiadomo, różne, najróżniejsze, samo życie. Różne, zgoda. Ale wie pani, że ostatnio tych spółki 70+ jest najmniej. O tak, trzymamy się, proszę pana. Nie dajemy się. Geny, za to młodzi, to teraz słabi, że... A szczególnie mężczyźni, jesteśmy ofiarami. Co, żona o pana nie dba? Porzuciła? Nie w tym rzecz. Co, praca ciężka? To też... Ale my mamy na barkach cały świat. Czy pani rozumie? Cywilizacja nas zabija. To prawda. Psychikę macie słabą. Niby rośli, zbudowani, a w środku galareta. Widzi pani? Widzi to pani? I moje statystyki właśnie to pokazują. Jesteśmy bardziej odporne. O tak. Dziś... Czterech mężczyzn poszło. Byli i nie ma. A kobiet ile? No, dwie tylko. Oj, przepraszam. Proszę pana, ja o sprawach ostatecznych wcale nie myślę. Nie mam czasu. Wpadłam na pomidory i zaraz... Pomidory, zazdroszczę. Dolce farniente. No, ale kiedyś to orka, obowiązki, a na emeryturze relaks. Grunt to pomidory świeże, głowa inaczej pracuje. Schemat życia na emeryturze. Chciałbym już być w pani wieku, żeby pomidory i nie myśleć. Trzeba jeszcze trochę pożyć. Tak. A pan taki młody. A, już nie taki. I nie młody. Tak na oko 30+. Piękny wiek. Całe życie przed panem. Jakie całe? Czy pani wie, że jestem spóźniony w każdej dziedzinie? Bez szans na przeżycie czegoś niezwykłego. Jak to? Zdaje się pan całkiem bystry. Niby tak, a jednak... Czy pani wie,
że najmłodszy chirurg z Indii w wieku 7 lat, 7, zoperował dziewczynkę z sąsiedztwa. Daj pan spokój. To jakiś eksperyment pewnie pod publiczność. Skąd? Operacja się udała. Profesjonalnie, proszę pani, raz, dwa, przykurcz w dłoni jej zlikwidował. Taki spec. A to było na kasę chorych czy prywatnie? A nie wiem. Ja nie wiem. To w Indiach było. Dziecko operowało dziecko. Pani da wiarę. Nas też to czeka. NSZ nie wyrabia. A pan może lekarzem jest? A jaka specjalizacja? Nie. Chodzi o to, że nie mam szans się wybić tak generalnie, globalnie. A może pomidorka soczystego? Wzmocni się pan. Nie. O, albo to. 6-latka z Mołdawii nie schodzi ze szczytu rumuńskiej listy przebojów miesiącami. Czy pani to ogarnia? O matko boska rumuńskiej! Gdzie tego można posłuchać? Proszę pani, aktualny hicior tej małej, EUAM Pierdut, ma miliony wejść. Tytuł dziwny. A dobre to do tańca z tytułem. Taki Zenuś wersji 15+. Ale idzie o to, że ta światowa smarkateria nie pozwala człowiekowi zaistnieć. No bo jak? Gdzie? A to pan śpiewa pewnie, człowiek estrady. A skąd? Grałem kiedyś amatorsko na gitarze, ale późno zacząłem, sukces nie przyszedł. A idzie się załamać. Pan taki gibki, wysportowany widać. To może tu pan jakoś... Pani kpi w sporcie. I toż ja mam status z oldboya, seniora. Na aucie jestem, proszę pani, mogę co najwyżej piłki trampkarzom podawać. A trosfacz. To może jeszcze jakieś studia naukowe, wynalazki. Bo wie pan, mądrość z wiekiem przychodzi. Akurat. Wszystko już wynalezione, odkryte. No tak, bo i pralka, i lodówka. Z techniką... To pani chyba trochę na bakier. No i to jeszcze odkurzacz. Żeby tylko. O, taki jeden 12-letni programista wymyśla cudeńka. Już jest w księdze Guinnessa. Niejaki Suarez. Ten smyk, proszę pani, zamiast leżakować w przedszkolu, pisał cichcem programy. A ja w jego wieku kapsle zbierałem. Stracone dzieciństwo. Niezły Meksyk. A propos Meksyku. 16-latek stamtąd jest najmłodszym psychologiem na świecie. Ma swoją klinikę, słyszy pani? Nie przebije się. Nie da rady. A życie takie krótkie. To może jakoś inaczej trzeba. Ma pan dzieci? Mam, a co? No, to może mógłby pan zostać młodym dziadkiem. I tu robić rekord. A co? A no nie, czego mi pani życzy? Ledwo wyszedłem z prania pielu własnych dzieci. To akurat splendoru nie przynosi. No klincz, widzę ciemność. Niech pan klincz, się nie podłamuje. Zawsze coś się może zdarzyć. Tu w dzień powszedni, przy tej tablicy i przy pomidorach. Może jednak, wie pan... Mnie ciągle jeszcze coś zaskakuje. Gdzie? W ZUS-ie albo na poczcie. Niech pan nie przegapi tylko. Muszę już jechać. O, tu zaparkowałam. Sympatyczna starsza pani, ale życia to nie zna. A ten rower, ten pojazd należy do pani? A to taki, do jazdy po mieście. Na zakupy tylko. Ta cudaczna riksza jest pani? To moja trójkołówka. Rower Zośka. Od czegoś takiego, podobnego, to zaczyna się zwykle naukę jazdy na rowerze. I kończy, jak widać, taka klamra czasowa.
No, skrzyżowanie składaka Wigry z damką. Ile to wyciąga? Och, gdyby pan wiedział. A, jest moc, robi wrażenie. Stabilny, z dzwonkiem. O, i dynamo. To nie wszystko. Nawet kosz, jak z marketu budowlanego. Dla zmyłki. Miał konstruktor fantazję. Taki rydwan. Długo by o tym mówić. No, tak, gabarety niezłe. Trzeba pocisnąć na pedały, co? Macuk. Ma pan ochotę? Co? Na małą przejażdżkę. Podobno szuka pan przeżyć. A w sumie czymś takim nie miałem jeszcze okazji. Pan siada, jest okazja. Ale w tym o! Już zasiadam w koszu. Niech pani powozi. Proszę trzymać się mocno. Siatkę z pomidorami też. Wypadają czasem. Nie omieszkam. Co ja robię? Gotowy? Tak. Ruszajmy na spotkanie z przygodą. Juhu! No to w drogę. Musimy nabrać prędkości. Ale nie ciężko pani? Może ja poprowadzę, a pani tu gdzie ja? Nie. To jest pojazd spersonalizowany. Tylko mnie jest posłuszny. Nie wieje tam panu? Nie. Mogę poczęstować się pomidorem? Proszę, na zdrowie. Mówiłam. Smaczny. Mówiłam, tanie. I dobre. Nabiera pani prędkości. O tak. Księgi i parametry zadziwią pana. Aż się boję! Oho! A czy mam zapiąć pasy? Ale rzeczywiście, nie ryzykujmy. Już wciskam. O! Są automatyczne i od razu dopasowują się do ciała pasażera. Jak, ale co? Ale jak pani to zrobiła? Jestem opasany. Uprzedzałam pana. Ale skąd taka miękka tapicerka? Z jagnięcej skóry. To włoscy styliści. Ale kolor sama wybierałam. Pod tęczówki. Włoscy? Ale... Uwaga! Opuszczam dach! Bo inaczej urwie kapu. Ale co ja widzę? Licznik, a na nim 110? O tak. Rozpędzamy się. Ma bestia przyspieszenie! Przy pojemności 3700 to nie dziwota. Ten rower ma taką pojemność? Tak, silnik 4, 0, dwa zawory na cylinder. Toż to petarda. Angielski, angielska myśl techniczna, limitowana seria. Angielska? Tak, no tak. Aston Martin BDB5. Aston Martin, przecież takie coś, to przecież tylko w filmie. Kultowa maszyna. No tak. O, już mamy 200 na liczniku. Nie złapią nas za przekroczenie prędkości? Dla zmyłki mamy obrotowe tablice rejestracyjne. Ale jak będą nas ścigać radiowozy? Mamy uchylne światła tylne, a tak? Ale uchylne? No, niezłe, co? Może polać się olej! Albo sypną się gwoździe! Gdzie ja to widziałem? 230! Czuję! Czy pani da radę to poprowadzić? Bez obaw! Byłam w tym lepsza od Szona! Czy pani chce... Czy Sean Connery? Ten aktor? Legenda? O tak! O nim mowa! Przystojniaczek, ho-ho! Adorował mnie na planie. Panią? No, kiedyś to było się. Blond włosy, warkot, słowiański typ. Czy pani... Tak. Byłam jedną z dziewczyn. Pani dziewczyną. Przepraszam, nie przedstawiłam się. Name's is Bond. Zoszka Bond.
Kamil. Halo, słychać mnie w studiu? Słychać? Halo? Dobrze. Dziś ekscytująca historia, mrożąca krew w żyłach. Oto, proszę Państwa, jestem na autostradzie A4, gdzie patrol policji odnalazł na awaryjnym pasie oszołomionego Kamila G. Utrzymuje on, że został zwabiony przez starszą panią i uprowadzony. Na miejscu zdarzenia znaleziono kosz z marketu i pomidory. Funkcjonariusze podejrzewają, że sprawczynią mogła być poszukiwana od dawna niejaka Zośka Blond. Posłuchajmy zeznań ofiary. Panie Kamilu. Nekrologi. Pomidory. Na początku jechaliśmy rowerem, a potem pojawił się Aston Martin. Sean Connery? Bond? Thank you.